was wszystkich bardzo serdecznie na takim filmie, który a w sumie nie wiem, no ja nie wiem jak go odbierzecie, ale wydaje mi się po prostu, że jest on całkiem interesujący. Ponieważ kupuję bardzo, ale to bardzo dużo print streamów, co sami możecie zobaczyć. No, w tym momencie wykupiłem kolejne pięcie ze strony Skins Monkey. I kurde powiem wam, że chciałem to jakoś omówić. Oczywiście sponsor odcinka. Jakby chyba widać, yy, więc y, kupuję trochę za ich pieniądze, <grymne> tak bym powiedział, ale jednak to będą moje print streamy, także. No, wiadomo o co chodzi, trzeba przecież panować. Yy, yy, jakby ja już wcześniej mówiłem, że jak już będę miał budżet na dysponowanie, to print streamy będą czymś, w co na pewno będę inwestował i. Tak się o to dzieje, w sensie, ja dokładnie tak jak powiedziałem, tak chcę robić. I od razu mówię, że tutaj jest trochę problem, bo one będą miały teraz długiego bana, dosyć w sensie, bo jeżeli one będą wchodziły na stronę, to zawsze z ośmiodniowym banem czy ośmiodniową blokadą. Także to jest trochę problematyczne, z tego co mi się wydaje, ale. Od razu mówię, że w tym momencie print streamy na skins Monkey są wycenione albo na równi, albo e, gorzej, w sensie są tańsze albo lepiej, nie wiem, zależy jak ktoś chce na to patrzeć, e, niżej na Steamie, gdzie na przykład 660 zł kosztuje print stream skirt. E, 1500 w tym momencie, 50 kosztuje minimal wear. Czy akurat tutaj jest trochę w drugą stronę, bo 970 zł kosztuje ten filtesty. No co jest, jakby to, nie wiem, z mojej perspektywy to jest no na zero, nie? Ale to co jest ciekawe z tymi streamami, o czym ja już dużo razy mówiłem, to jest to, jaką one mają piekielną tendencję wzrostową od pewnego czasu. Jaki to jest ważny item w ogóle dla samego sorsa 2 i prosperowania samego w sobie CS'a i w ogóle jak bardzo kluczowy jest to skin w kontekście np. białego ekwipunku czy co ciekawe też jednej z najpopularniejszych naklejek, co jest według mnie dosyć dziwne. Ale jednak nine, w sensie nine jest naprawdę ciekawe. I crafty z nine też się całkiem klikają, tak bym to powiedział, jeżeli chodzi o Print Stream. Więc to jest kolejna zaleta. Osobiście. E, gdyby na Skinsmanki było więcej, ja bym miał więcej pieniędzy, to bym je skupił. E, tam Well raczej nie ruszam, bo wellworny Nie wiem, po prostu ludzie nie są zainteresowani zbytnio tą jakością. Więc też to rozumiem. Ale jakoś bo ta najgorsza zaprawiona w walkach czy właśnie field testy, no to jest jakość ze zdecydowanie lepszej półki, dlatego chciałem po prostu gdzieś to wybrać i to w jakiś sposób ogłosić. Więc dziękuję przy okazji stronie za to, że sponsorują tego typu inicjatywy, bo mogę dzięki temu przetestować się, czy nie zrobię jakiejś głupoty przez to. A jak zrobię, to. Wiadomo, na czyj koszt. Więc. Będzie mnie to bolało, ale nie aż tak bardzo. Także co? Życzę Wam y, podobnie y, dobrych zakupów co moje ostatnie. Nie, te dzisiaj, bo też dzisiaj jeszcze czas zweryfikuję. Chociaż High Buy Power spadło stówę, także nie jest tak kolorową, ale to się śmieje oczywiście. Życzę Wam jak najlepszych zakupów. No i co? Oby rosły rzeczy. Trzymajcie się. Hej.